Witajcie w kolejnym odcinku mojego kanału. Dziś przyjrzymy się niezwykłej podróży po śmierci jednego z najsłynniejszych odkrywców w historii, Krzysztofa Kolumba. Jego życie było pełne przygód, ale czy wiecie, że jego śmierć również? Zapraszam do odkrycia historii jego wielokrotnych pochówków. Po śmierci w 1506 roku Kolumb został pochowany w klasztorze franciszkanów w Valladolid w Hiszpanii. Jednak to był tylko początek jego długiej podróży po śmierci. Kilka lat później, decyzją rodziny, jego szczątki przeniesiono do Sewilli, do klasztoru Kartuzów. To miejsce również nie było jego ostatnim spoczynkiem. Kilkadziesiąt lat później, urna Kolumba została przetransportowana do jednego z pierwszych miejsc odkrytych przez niego, na Dominikanę, będącą wtedy częścią hiszpańskiego imperium. Po utracie Dominikany przez Hiszpanów, Kolumb znów został ekshumowany. Tym razem wybrano Kubę. Jego czwarty oficjalny pogrzeb odbył się w katedrze w Hawanie w 1795 roku. Po ponad 100 latach, w wyniku utraty ostatnich kolonii przez Hiszpanię, Kolumb ponownie wyruszył w podróż do Hiszpanii. Tym razem został pochowany w największej gotyckiej katedrze na świecie w Sewilli w 1902 roku. Jednak nawet po tak wielu latach, lokalizacja jego ostatniego miejsca spoczynku wzbudza kontrowersje. Badacze z Hiszpańskiego Muzeum Marynarki Wojennej wykazali, że jego pierwsze miejsce pochówku znajdowało się w Valladolid, w miejscu obecnego centrum handlowego. Republika Dominikany twierdzi jednak, że Kolumb spoczywa w ozdobnej latarni morskiej w Santo Domingo. W 2005 roku przeprowadzono badania DNA kości znajdujących się w Sewilli, aby potwierdzić, że to faktycznie jego szczątki. Ale wciąż nie można wykluczyć, że część jego szczątków znajduje się również w Santo Domingo. To fascynująca historia, która pokazuje, jak nawet po śmierci losy wielkich ludzi mogą być pełne niespodzianek. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.